Karol, kierowca ciężarówki, zatankował 400 litrów paliwa i wyruszył na Alaskę z dostawą bananów. Ciężarówka spala 0,8 litra paliwa na każdy przejechany kilometr. 0,8 litra. Narysuj wykres ilości paliwa, które zostało jeszcze w zbiorniku, w litrach, będącej funkcją przejechanej drogi, w kilometrach. Tutaj mamy wykres w układzie współrzędnych. Na osi poziomej zaznaczona jest przejechana droga w kilometrach, a na osi pionowej mamy ilość paliwa w litrach. Możemy tę prostą przesuwać, ciągnąc ją za te dwa punkty. Dwa punkty wystarczą, żeby jednoznacznie zdefiniować prostą. Zastanówmy się zatem, gdzie te dwa punkty możemy umieścić. Jeżeli znamy ilość paliwa dla dwóch różnych wartości przejechanej drogi, to to jednoznacznie określa naszą prostą. Pierwsza rzecz, jaka przychodzi mi do głowy, to punkt, w którym jeszcze nie zaczęliśmy podróży, w którym Karol właśnie zatankował i jeszcze nie wyruszył. Powinno to być dosyć proste do określenia. Jaka była ilość paliwa w baku ciężarówki przed podróżą? Powiedziane jest to w treści zadania. Zachęcam Was do zatrzymania tego filmu i znalezienia tej informacji w treści zadania. Ok. Karol zatankował 400 litrów paliwa i wyruszył na Alaskę z dostawą bananów. Czyli zanim wyruszył w drogę, zatankował 400 litrów paliwa. Czyli kiedy przejechana droga wynosi 0 km, w zbiorniku jest 400 litrów paliwa. Mamy zatem jeden punkt na wykresie prostej. Teraz zastanówmy się, gdzie umieścić drugi punkt. Ja myślę o tym tak. Wiemy, że ciężarówka zużywa 0,8 litra na każdy przejechany kilometr, ale na tej osi jednostką nie jest 1 kilometr. Tutaj drugi kilometr i tak dalej. Mamy tu 50 kilometrów, 100 kilometrów. Zastanówmy się może, ile ciężarówka zużyje ropy na przejechanie 100 kilometrów. Jak to obliczymy, to odejmiemy tę liczbę od ilości paliwa, jaką miał na początku i to nam powie, gdzie powinien znajdować się ten drugi punkt. Będzie gdzieś tutaj. Na pewno będzie poniżej 400, bo paliwo zużywamy, mamy go coraz mniej. Ilość paliwa w zbiorniku będzie malała ze wzrostem przejechanej drogi. Ta prosta musi mieć ujemne nachylenie, musi idąc w prawo jednocześnie się obniżać. Zbudujmy dwukolumnową tabelę, tu będzie droga w kilometrach, tutaj paliwo w litrach. Wiemy już, że zanim ruszył w trasę, zatankował 400 litrów, czyli przy przejechanej drodze równej 0 km miał w zbiorniku 400 litrów oleju napędowego. Teraz chcemy się dowiedzieć, ile miał w zbiorniku po przejechaniu 100 km. Wiemy z treści zadania, że silnik spala 0,8 litra ropy na każdy przejechany kilometr, czyli 0,8 litra na kilometr i tę liczbę, czyli szybkość zużywania paliwa na kilometr, musimy pomnożyć razy liczbę przejechanych kilometrów, razy 100 kilometrów. Jednostki się skrócą, kilometr podzielony przez kilometr to 1, zostaną nam tylko litry i mnożymy liczby. 0,8 z setki to 80 i jednostka litrów, 80 litrów. Czyli po przejechaniu 100 kilometrów silnik spalił 80 litrów. Bądźcie tutaj ostrożni, bo to jest ilość zużytego paliwa, czyli to, co zostało w baku po przejechaniu 100 km, to ilość, z jaką rozpoczął podróż, minus to, co zużył. 400 minus 80. Zapiszmy to łącznie z jednostkami. 400 litrów odjąć 0,8 litra na kilometr razy 100 km, czyli 400 litrów, to z czym rozpoczął? Odjąć 80 litrów, to co zużył, równa się 320 litrów. Czyli kiedy przejedzie 100 km, będzie miał w zbiorniku 320 litrów paliwa. No to zaznaczmy to na wykresie. Przejechał 100 km, przez przypadek umieściłem wcześniej nasz punkt w prawidłowym miejscu i w zbiorniku ma 320 litrów paliwa. W ten sposób narysowaliśmy prostą, która mówi nam, ile paliwa ma Karol w ciężarówce w funkcji przejechanej odległości. Widać na przykład z tego wykresu, że skończy mu się paliwo po przejechaniu 500 km.